Czy prezydent Robert Szewczyk wzorem Rafała Trzaskowskiego powinien usunąć symbole religijne z olsztyńskich urzędów? O wypowiedź na ten temat poprosiliśmy mieszkańców naszego miasta, przebywających obecnie na targowisku przy ulicy Grunwaldzkiej. Ja jestem wierząca, państwo powinno być świeckie. To jest kompletnie dwie różne rzeczy. Absolutnie. Ja mam krzyż na szyi, ja mam krzyż w domu, ale w urzędzie po co mi? Absolutnie. Robert Szewczyk mógłby też podobny postulat tutaj w Olsztynie zarządzić, tak? No oczywiście, poza tym to jest lewackie miasto, co zawsze było ku mojej rozpaczy. Nie, no może wisi mi to tak naprawdę. Ważne, żeby być zdrowym, pięknym i bogatym, jak to mówią. Nie powinien. Myślę, że Polska od tysiąclecia jest chrześcijańska i nie powinien tego robić. Chrześcijaństwo jest kolebką Europy i powinno tak zostać. Myślę, że procent osób, które są innego wyznania chrześcijańskiego, jest na tyle mały, że można by było sobie to podarować. Myślę, że chyba nie. Jeżeli w Sejmie Chanuki się obchodzi święta i tak dalej, nie, to też są instytucje państwowe, no to czemu w urzędach nie można takiego czegoś być u nas, nie? Naszych symboli religijnych. My jesteśmy wychowani na kulturze zachodniej, tak zwanej chrześcijańskiej, nie? I to o co by się nie przeszkadza, nie? Nie przeszkadzałby mi, żeby to było na przykład muzułmańskie czy z judaizmu, nie? Oczywiście, że nie. Ja pamiętam z historii mojej rodziny, po wojnie też, mój syn świętej pamięci już nie żyjący, też w szkole był i były symbole religijne, kazali mu zdjąć i potem przez to miał straszne kłopoty, nie? Musiał się wyprowadzać z tej gminy, tam z tej szkoły, nie? I go kuratorium przyniosło w inne miejsce, nie? Bo nie dali mu żyć, nie? Bo ludzie mu szyby wybijali, nie? Wyzywali go dużych tam, nie? No, a to taki był nakaz, nie? Oczywiście później to zostało złagodzone, nie? Ja sam pamiętam, że były krzyże, a potem krzyże były zdjęte. Był Gomułka i Czarnkiewicz był, nie? Ale to nie o to chodzi, nie? Nie. My jesteśmy w innej kulturze, nie? No, mogą sobie tam Stalina, Lenina wieszać w Rosji, nie? U nas myślę, że chyba. Tak powinno pozostać. Uważam, że to niedobre rozwiązanie i nie powinno tak być. No ja ogólnie nie jestem osobą wierzącą, ale moim zdaniem to nic dobrego. Jesteśmy krajem ogólnie katolickim, tak? Więc uważam, że te krzyże nic nie przeszkadzają, jak wiszą. Większość Polaków jest katolikami, więc uważam, że to złe rozwiązanie. Nie mam zdania na ten temat. Powiem szczerze, że to była decyzja prezydenta Warszawy. Nie, żadna ze stolic poszczególnych województw nie musi powielać decyzji Rafała Trzaskowskiego. Ani nie ma takiego obowiązku, ani nie ma takiego nakazu. Więc nie, to była jego decyzja i tyle. Znaczy ja w sprawach światopoglądowych pozostawałbym to i sobie, i Polakom do własnego rozważenia i nawet nie chciałbym się na ten temat wypowiadać. Każdy jest w swojej wierze. I każdy powinien robić to, na co stać, ale niestety krzyże powinny być. Ja chodziłam do szkoły w 50 roku i krzyże wisiały w szkołach. Także naprawdę nie trzeba robić jednemu, drugiemu na przekór. Mam 80 lat, a prawdę mówiąc 82, przyjechałam z Wołynia pierwszym transportem. To pani sobie wyobraża. No, nie chcę na ten temat mówić. I teraz co się robi, to człowiek człowiekowi jest wrogiem. Naprawdę, powinniśmy się zjednoczyć, jesteśmy Polakami. Czy takiej wiary, prawda? Trzeba uszanować każdą wiarę. Niestety, bo daleko nie dojedziemy. Oczywiście, że tak. Jesteśmy świeckim państwem. Konstytucja mówi o tym, że neutralność religijną trzeba zachowywać. I uważam, że w każdym urzędzie państwowym, powinno, czy samorządowym, powinno taki zakaz być. Znaczy, to nie jest zakaz, to jest po prostu sposób na to, żeby każdy w tym kraju czuł się równo. Jak najbardziej, zdecydowanie uważam, że rozdział Kościoła od państwa jest wpisany w naszą konstytucję, dlatego też także to posunięcie, jak i inne prezydenta Rafała Trzaskowskiego uważam za jak najbardziej zasadne. Szczerze państwu powiem, że jestem urodzona w Olsztynie, a mieszkam w Warszawie. W związku z tym, co do pana Szewczyka, to się nie odniosę, co powinien robić. Myślę, że powinien działać zgodnie z prawem i w oparciu o przepisy i kierując się też konstytucją. Myślę, że nie. Myślę, że wolność sumienia powinna być szeroko i dobrze rozumiana. Jesteśmy narodem bardzo tolerancyjnym, mądrym,
nie każdy rozsądzi na swoim własnym sercu. Myślę, że każdy odnajdzie się, jeżeli nie będzie żadnych nakazów i ograniczeń, tak? Czyli te krzyże w niczym nie przeszkadzają? Mi osobiście nie. Zresztą konstytucja jasno wyraźnie mówi oddzielenie kościoła od państwa. I symbole religijne są takim elementem. W instytucjach publicznych nie powinno być żadnych symboli religijnych. Polacy są raczej katolickim narodem i trudno jest, powiedzmy, to przezwyciężyć. No. Musimy do tego dorosnąć jeszcze, tak jak Europa Zachodnia. Później zjedziemy sztady, albo wieszamy wszystkie krzyże, czyli 20 rodzajów w urzędzie, albo stale. Urząd to jest urząd. Jeżeli ja chcę wieszać krzyż, to wieszam sobie w każdym pokoju, nad każdymi drzwiami i to jest to. W moim domu wieszam, mam krzyże, ale w urzędach nie powinno być.